Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpocznę cykl nowych filmów. Mianowicie filmy, w których będę omawiał egzaminy języka niemieckiego. No i na pierwszy rzut idzie matura. 15 maja będą matury pisemne. Stwierdziłem, że dla maturzystów i nie tylko dla maturzystów, bo to każdy może przy tym popracować i się przetestować. W tym filmie chciałbym przeanalizować maturę z języka niemieckiego, pisemną maturę z 2017 roku, maturę w tej trybie nowych matur, no i maturę podstawową, czyli tą, którą większość uczniów, którą wybiera niemiecki, musi zdać. Zapraszam. Zanim zaczniemy analizować, kilka punktów technicznych, w jaki sposób będę pracował, w jaki sposób będę robił te matury teraz, analizował ją. Po pierwsze, w opisie filmu na dole umieszczam link do tych matur bezpośrednio do strony CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, i tam jest link do tej matury właśnie. Jeżeli uznacie to za stosowne, i tu bym chciał lekko zasugerować, że to byłby dobry pomysł, kliknijcie na tą maturę i wydrukujcie ją sobie, żebyście mieli w takiej formie, jaką ja mam teraz, bo tak będę to robił, w formie papierowej, bo będę się na tym bazował właśnie na stronach, na ćwiczeniach, numerach ćwiczeń i tak dalej. Będzie się łatwiej pracowało. Oczywiście nie musicie tego robić, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Po drugie, omawiając tę maturę, będę czytał tylko to, co jest na karcie, na kartach tej matury. Czyli jeżeli są polecenia po polsku, będę czytał po polsku. Jeżeli jest ćwiczenie po niemiecku, a jest tylko po niemiecku, to będę to czytał po niemiecku. Wy możecie zrobić w ten sposób. Jeżeli nie potrzebujecie żadnych tłumaczeń, to w ikonce napisy wyłączacie w ogóle. Nie chcecie napisów. Natomiast ja będę robił napisy na dwa sposoby. Będę robił niemiecki, czyli będę robił transkrypcję tego, co mówię teraz. Po drugie, w napisach polski umieszczę, tak jak to robię na moich filmach do tej pory, zacząłem to od kilku miesięcy robić, będzie zarówno transkrypcja niemiecka, jak i polskie tłumaczenie. Ok? Czyli nie będę tłumaczył tych ćwiczeń, nie będę tłumaczył zdań teraz w audio, tylko znajdziecie je w napisach, przełączając między poszczególnymi napisami język niemiecki, polski. Ok? Czyli summa summarum. Możecie tą maturę ze mną robić na trzy sposoby. Słyszycie tylko to, co ja mówię. Chociaż to jest trochę bez sensu, ale możecie sobie tak robić. Czyli wyłączacie napisy. Napisy off, nie ma. Możecie na drugi sposób jest taki, że włączacie napisy niemieckie. Czyli to, co ja mówię, czytam po niemiecku, widzicie w napisach na dole. Bez polskich tłumaczeń. To jest pod warunkiem, jeżeli naciśniecie napisy niemiecki. Ok? I trzeci sposób, chyba będzie większość osób tak robiła, chociaż może i nie. Klikając napisy polski, będziecie mieć pod spodem w napisach zarówno niemiecką wersję, transkrypcję tego, co ja będę czytał z karty maturalnej, jak również polskie tłumaczenie. Ok? Chciałbym, żeby to było w ten sposób zachowane i no i co, zapraszam do zabawy. Jeszcze jedna rzecz. Z racji tego, że ta matura ma kilka ćwiczeń, stron jest bodajże 13, jeżeli nie chcecie tej matury całej robić, albo mając ćwiczenia tutaj, arkusz, chcecie przeanalizować ćwiczenie 5 tylko, to w opisie filmu znajdziecie minutnik, jak ja to nazywam, czyli minuta, w której omawiam poszczególne zadanie. Tak? Żebyście nie musieli tego analizować, jeżeli nie macie ochoty albo chcecie się skoncentrować na jakimś jednym ćwiczeniu. Po minutniku znajdziecie sobie, od której minuty omawiam na przykład ćwiczenie 6, które na przykład Was interesuje najbardziej. Ok? To jest taka informacja dla wszystkich tych, którzy nie znają mój kanał. Prowadzę coś takiego w opisie filmu, minutnik, żebyście nie musieli, zwłaszcza przy tych dłuższych filmach, żebyście mieli możliwość znalezienia tego, co Was interesuje. żeby nie musieć przebrnąć przez półgodzinny film, nie? Żebyście wiedzieli, że o, w minucie 16:34 sekundzie zaczynam omawiać ćwiczenie 8. I żebyście mogli tam wskoczyć, klikając właśnie tą minutę. I ostatnia rzecz przed rozpoczęciem tej matury. Nie będę Wam wskazywał prawidłowych odpowiedzi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej macie klucz z odpowiedziami. Możecie sami sprawdzić, jaka jest właściwa odpowiedź. To jest pierwsze wytłumaczenie. Po drugie, jeżeli przeczytacie, włączycie napisy polski i będziecie widzieć, co oznaczają poszczególne zdania i ćwiczenia, nie będzie dla Was żadną trudnością, żeby właściwą odpowiedź wskazać. Nie? Dlatego nie będę analizował odpowiedzi. No i tak dużo robię. Także myślę, że sobie klucz sami znajdziecie i zgadniecie, które odpowiedzi są właściwe. Sprawdzicie, nie zgadniecie oczywiście. Zresztą mówię, po rozumieniu, jak będziecie wszystko rozumieć, to odpowiedź się nasunie sama. No, także zapraszam. Zadanie pierwsze. Polecenie. Usłysz dwukrotnie rozmowy dwóch osób na temat programów komputerowych. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania, czyli w X-ach, za pomocą X-a zaznaczę richtig, pod kolumną richtig, albo X-a wstawia się pod kolumną F, czyli falsz. Moja uwaga, jak macie zadanie ze słuchaniem, a 3 pierwsze zadania są ze słuchania, najpierw przetłumaczcie sobie to, co możecie, czyli to, co macie na karcie, czyli macie 5 odpowiedzi, przetłumaczcie je sobie, a potem przechodzicie do słuchania, gdy Wam odtwarzają czy czytają. Nie wiem, jak to działa. Nie róbcie tego w drugiej kolejności. W sensie najpierw słuchajcie tekst, a potem czytajcie odpowiedzi. Nie, za późno już jest. Musicie być przygotowani na to, żebyście wiedzieli, jakie informacje macie z tego tekstu słuchanego wydobyć. I te odpowiedzi 5, które tutaj mam, Wam pomogą. Pierwsza odpowiedź. Die Frau plant die Renovierung ihrer Wohnung. Drugie. Der Mann findet kostenlose Internetprogramme schlecht. Trzecie, czyli 1-3. Der Mann hat positive Erfahrungen mit dem Wohnraumplaner Mein Heim 3D gemacht. Odpowiedź 1-4. Zur Bedienung von Mein Heim 3D sind spezielle Computerkenntnisse nötig. I odpowiedź 1-5. Mein Heim 3D kann man etwa einen Monat lang gratis benutzen. Wiedząc o tych zdaniach, co oznaczają, w napisie polskim macie tę możliwość. Przechodzimy do odsłuchania. To, co dostaniecie, biorę do ręki transkrypcję. Transkrypcja zadania pierwszego. Zadanie pierwsze. Kobieta mówi: Meine Wohnung ist schon ziemlich alt. Deshalb möchte ich sie jetzt modernisieren und neu einrichten. Bevor ich aber mit einer Renovierungsfirma spreche, möchte ich alles genau planen, am liebsten selbst. Mężczyzna. Wenn du deine Wohnung selbst neu einrichten willst, kannst du für die Planung kostenlose Demo-Programme aus dem Internet herunterladen. Sie helfen dir, alle Zimmer perfekt zu planen. Die sind echt gut. Du kannst schon am Bildschirm sehen, wie deine Räume nach der Renovierung aussehen werden. Kobieta. Welche Software würdest du mir empfehlen? Mężczyzna. Ich kann dir den Wohnraumplaner Mein Heim 3D empfehlen, denn ich habe ihn selbst ausprobiert und war sehr zufrieden. Mit diesem Programm arrangierst du deine Zimmer ohne Probleme neu. Kobieta. Und wie funktioniert das? Mężczyzna. Zuerst kannst du den Grundriss deiner Wohnung und lädst ihn hoch. Dann kannst du in dem Programm mit Möbeln experimentieren. Du kannst dir virtuell in 3D die neue Einrichtung der Wohnung ansehen und ausprobieren, welche Möbel hineinpassen und welche nicht. Kobieta. Na gut. Da bleibt nur die Frage, ob ich dieses Programm auch bedienen kann. Mężczyzna. Mein Heim 3D ist einfach. Man braucht keine Spezialkenntnisse im Computerbereich zu haben. Ich habe verschiedene Programme ausprobiert und die Arbeit mit Mein Heim 3D war am leichtesten und hat mir am meisten Spaß gemacht. Kobieta, toll! Und ist dieses Programm kostenlos? Mężczyzna, ja, aber nur 4 Wochen lang. So lange kann man es in einer Demo-Version testen. Danach muss man bezahlen. Leider ist die Vollversion des Programms sehr teuer. To było zadanie pierwsze. Zadanie drugie. Usłyszysz dwukrotnie 4 wypowiedzi dotyczące podróżowania. Do każdej wypowiedzi od 2.1 do 2.4 dopasuj odpowiadające jej zdanie od A do E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga, jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Takie wyprowadzenie w pole. Czyli najpierw analizujcie to, co możecie, czyli to, co macie na karcie maturalnej. Czyli A. Diese Person kritisiert ihren Urlaubsort. B. Diese Person erzählt, wie sie ihre Reise organisiert hat. C. Diese Person erklärt, was man als Handgepäck mitnehmen darf. D. Diese Person empfiehlt Urlaub am Strand. E. Diese Person gibt Tipps zur richtigen Reihenfolge beim Packen. To są te rzeczy, które macie na karcie maturalnej i transkrypcja do tego tekstu brzmi następująco. Wypowiedzi jest 4. Pierwsze. Kobieta. Probleme beim Kofferpacken kennt wohl jeder. Kein Koffer scheint groß genug zu sein. Wollen Sie mehr Platz im Koffer haben, dann packen Sie zuerst Jeans und Schuhe, weil diese am schwersten sind. Socken können Sie in die Schuhe stecken. Erst dann sollten Sie die übrige Kleidung verteilen. Die Lücken lassen sich mit kleinen Sachen ausfüllen, zum Beispiel mit Ihrer Strandkleidung. Das schicke Hemd, oder Kleid für den Abend sollten Sie am Ende einpacken, am besten hinter das Netz des Koffers. To jest wypowiedź pierwsza. Wypowiedź druga. Mężczyzna. Sehr geehrte Fluggäste, haben Sie Größe und Gewicht Ihres Handgepäcks kontrolliert? Es darf nicht zu groß und schwer sein. Alle Reise- und Ausweisdokumente, Versicherungsunterlagen, Brillen, auch Sonnenbrillen oder Kontaktlinsen sollten Sie beim Flug immer bei sich haben, genauso wie Schmuck oder einen teuren Laptop. Getränke dürfen Sie nicht mit ins Flugzeug nehmen. To był koniec wypowiedzi numer 2. Wypowiedź numer 3. Cały czas my jesteśmy przy transkrypcjach. Kobieta. Hallo, hier Sonja. Ich bin heute von Mallorca zurückgekommen. Ich war in Palma und ich wusste nicht, dass die Stadt so groß ist. Es war einfach schrecklich. Überall waren zu viele Touristen, alle Plätze waren überfüllt. In den Restaurants musste ich immer lange auf mein Essen warten und alles war viel zu teuer, auch in den Geschäften. Und dann war auch noch kurz vor dem Rückflug mein Handgepäck weg. Wollen wir uns morgen treffen? Dann erzähle ich dir alles. To jest wypowiedź trzecia, koniec jej. I wypowiedź czwarta, mężczyzna, mówi: Ich fahre im Urlaub viel Rad und mag es, wenn alles gut vorbereitet ist. Dieses Jahr habe ich Mallorca besucht. Ich habe vorher eine Fahrradkarte von der Insel bestellt und meine Touren und Übernachtungen geplant. Mit dem Transport meines Fahrrads nach Mallorca hatte ich kein Problem, denn ich habe mein Sportgepäck bei meiner Fluglinie kostenlos als Zusatzgepäck aufgegeben. To jest koniec wypowiedzi czwartej, no i koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Usłyszysz dwukrotnie 6 tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreś literę A, B lub C. Jak jest napisane, zresztą 6 tekstów. I do każdego tekstu są dwie odpowiedzi. Jest pytanie i trzy odpowiedzi. Boże, co ja gadam, przepraszam. Tekst 1, czyli 3-1. Jest pytanie. Wo findet das Gespräch statt? Odpowiedź A. Im Bus. Odpowiedź B. Im Studio. Odpowiedź C. In der Sporthalle. Tekst drugi. Pytanie. Wer ist der Sprecher? Odpowiedź A. Ein Lehrer. Odpowiedź B. Ein Schüler. Odpowiedź C. Ein Museumsführer. Museumsführer, przepraszam. Tekst trzeci. 3-3. Pytanie. Warum ist Michael Automechaniker? Odpowiedź. Weil es ein Modeberuf ist. B. Weil ihm der Job viel Spaß macht. C. Weil man damit viel Geld verdienen kann. Odpowiedź czwarta. 3-4. Pytanie. Was sagt die Sprecherin über den Eintritt? A. Er ist kostenlos. B. Er kostet 7 €. C. Man kann Eintrittskarten gewinnen. Tekst piąty. Pytanie do niego brzmi. 3-5. Was ist für junge Männer bei der Frisur wichtig? Odpowiedź A. Dass die Frisur in Mode ist. Odpowiedź B. Dass die Haare nicht lang sind. Odpowiedź C. Dass der Haarschnitt praktisch ist. I ostatnie, 6. Pytanie do niego brzmi. Wie findet Monika das Google-Auto? Odpowiedź A. Es gefällt ihr. Odpowiedź B. Sie findet es schlecht. Odpowiedź C. Es interessiert sie nicht. I przechodzę do transkrypcji zadania trzeciego. Tekst pierwszy. Kobieta. Herr Nowitzki, Sie haben gerade ein wichtiges Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich? Mężczyzna. Vielen Dank. Ich bin total glücklich. Das war ein fantastisches Spiel. Sie sehen ja selbst. Viele Zuschauer sind noch auf ihren Plätzen. Sie rufen die Namen der Spieler und halten sie die Schals unserer Mannschaft in den Händen. Die Stimmung hier in der Halle ist einfach toll. Aber jetzt muss ich gehen. Die Jungs warten im Bus auf mich. Kobieta. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Und wir geben wieder zurück zu den Kollegen im Studio. To był tekst pierwszy. Transkrypcja. Transkrypcja tekstu drugiego brzmi. Mężczyzna mówi tylko. Ale mal zuhören bitte. Ich habe ein paar Informationen von unserem Klassenlehrer. Der liegt mit Grippe im Bett. Hat mir aber eine E-Mail geschickt. Er schreibt, dass der geplante Museumsbesuch am Freitag nicht stattfindet, denn der Museumsführer ist auch krank. Herr Frank bittet uns außerdem, unseren Eltern zu sagen, dass sie zum nächsten Elternabend das Geld für die Klassenfahrt nach Berlin mitbringen sollen. So. Und jetzt zum Tag der offenen Tür. Unsere Klasse soll den Informationsstand organisieren. Der Direktor möchte, dass wir Schüler das Ganze selbst planen. Wir können also kreativ sein. Hat jemand einen Vorschlag? To był tekst drugi. Transkrypcja. Transkrypcja tekstu trzeciego. Krótka wymiana zdań między kobietą a mężczyzną. Kobieta mówi. Michael, woher kommt dein Interesse für Autos? Mężczyzna. Das verdanke ich meinem Vater. Er war Mechaniker und hatte eine kleine Werkstatt. Ich half ihm oft bei Reparaturen, das was mir sehr gefiel. Nach dem Realschulabschluss habe ich dann eine Ausbildung zum Automechaniker gemacht. Ich weiß, dass Mechaniker kein Modeberuf ist und dass ein Mechaniker nur wenig Geld für seine Arbeit bekommt. Aber das ist auch nicht das Wichtigste für mich. Ich habe viel Freude dabei. To był tekst trzeci. Tekst czwarty, transkrypcja. Kobieta mówi. Und hier noch einige regionale Kulturinformationen. Am nächsten Samstag findet um 18:30 Uhr im Bonner Kulturzentrum ein Konzert statt. 9 Bonner Musiker präsentieren ihre Werke. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert findet ein Treffen mit den Musikern statt. Die CDs der Musiker kann man im Foyer des Kultuszentrums für 7 € kaufen oder jetzt bei uns gewinnen. Die ersten 3 Anrufer bekommen je nach Exemplar. To był tekst 4. Tekst 5. Pomyślicie sobie, tak w ogóle ludzie biegają tutaj po lesie, nie? I słyszą kolesia mówiącego do kamery po niemiecku. Ja pierdzielę. Jaki verrückter, nie? Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Text 5. Mężczyzna. Hauptsache praktisch und kurz. Diese Kriterien sind heutzutage für eine Männerfrisur nicht im Trend. Für junge Männer ist die Frisur momentan genauso wichtig wie für Frauen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Die Mehrheit der jungen Männer sagt, der Haarschnitt hat für mich große Bedeutung. Es muss modisch sein und mir gefallen. To jest tekst 5 i transkrypcja tego tekstu 6. Kobieta. Andreas, hast du schon gehört, dass Google ein Auto produziert hat? Das finde ich interessant. Es kann zum Beispiel allein parken. Mężczyzna. Monika, das ist doch nichts Neues. Mein Vater hat schon seit einem Jahr ein Auto, das allein parken kann. Es kann in Notsituationen auch automatisch bremsen. Kobieta. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber das Google-Auto kann sogar auf der Autobahn ohne Hilfe eines Menschen fahren. Das ist einfach toll. Mężczyzna, nicht schlecht. Das kann das Auto meines Vaters nicht. Koniec tekstu 6. Koniec zadania 3. Ogólnie. Zadanie 4. Przeczytaj tekst, dobierz właściwy nagłówek od A do F do każdej części tekstu od 4.1 do 4.4. Wpisz odpowiednią literę, tak technicznie jak to trzeba zrobić. Nagłówek. Aha, 2 nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu. Nie? Czyli 2 dla ściemy wpuszczone. Nagłówek A. Lebensmittel ohne Verpackung wählen. Odpowiedź B. Tytuł B. Eine Einkaufsliste machen. C. Früchte nur nach den Jahreszeiten kaufen. Odpowiedź D. Sonderangebote im Supermarkt nutzen. Odpowiedź E. Die Qualität der Produkte kontrollieren. I odpowiedź F. Auf die Preise achten. I teksty. Einkaufstipps für Lebensmittel. To jest tak cały tytuł. I tekst 4.1 brzmi: Wenn man frisches Gemüse oder Obst kaufen möchte, sollte man darauf achten, dass es wirklich frisch ist und keine braunen Stellen hat. Man sollte es sich vor dem Einkauf genau ansehen. Viele Gemüse- und Obstsorten gibt es nur einige Monate im Jahr, aber oft kann man sie das ganze Jahr über als Tiefkühlprodukte kaufen. Sie sind auch wertvoll, man muss nur das Verbrauchsdatum beachten. To był tekst 4.1, 4.2. Obst sollte täglich auf den Tisch kommen. Man sollte beim Einkauf immer daran denken, welches Obst gerade Saison hat und kein anderes kaufen, weil es dann mehr Geschmack und Vitamine hat. Arleta Wit. Pozdrawiam, bo tak skojarzyło mi się z witaminą. Frische Äpfel oder Birnen duften in der Saison schön intensiv, weil sie am Baum reifen und daher das volle Aroma haben. Sie sind wertvoller als billige Südfrüchte aus dem Supermarkt. To był tekst 4.2, tekst 4.3. Billige Lebensmittel findet man in Geschäften unten und oben im Verkaufsregal. Die teuersten Waren stehen auf Augenhöhe, denn man will sie unbedingt verkaufen. Vorsicht mit Werbeaktionen und Sonderangeboten, weil da die Waren oft teurer sind als im normalen Angebot. Das betrifft auch sogenannte preiswerte Großpackungen. Mehrere kleine Päckchen kosten meist weniger. To był tekst 4.3 i tekst 4.4. Im Supermarkt kauft man gewöhnlich mehr, als man wirklich braucht. Wenn man alles auf einen Zettel schreibt und dann nur diese Produkte in den Einkaufswagen legt, spart man Geld und Zeit und man werft später keine Lebensmittel weg. To była odpowiedź 4.4 i niniejszym koniec zadania 4. Zadanie 5. Przeczytaj 3 teksty dotyczące odżywiania. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Tekst 1. Geburtstage in der Schule. Tak jest tytuł. I tekst brzmi: Das süße Schülerleben ist an einer Grundschule in der Schweiz vorbei. Damit die Schüler nicht dick werden, dürfen sie in der Schule keine Geburtstagstorte essen. Die Schulleiterin erklärt den Schritt. Im September gibt es besonders viele Geburtstage. In manchen Klassen wird 4-mal pro Woche mit Kuchen gefeiert. Und das halten viele Eltern für ungesund. Die Lehrer unterstützen das Kuchenverbot. Man soll das Geburtstagsfeiern nicht verbieten, aber man kann doch ungesunde Lebensmittel einfach durch gesunde ersetzen, sagen sie. I zadanie do tego tekstu brzmi: Wovon handelt der Text? I są 3 odpowiedzi. A. Vom typischen Schweizer Geburtstagskuchen. Odpowiedź B. Von einer Entscheidung an einer Schweizer Schule. Odpowiedź C. Von einem neuen Konzept der Schweizer Schulmensen. Tekst 2. Jesteśmy cały czas przy zadaniu 5. Tekst 2 tego zadania 5 brzmi: Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es toll, dass ich in Ihrer Zeitung den sehr interessanten Text mit dem Titel Klimaschutz und Ernährung, wie hängt das zusammen, lesen konnte. Ich stimme dem Autor zu. Demonstrationen helfen den Tieren und der Umwelt wenig. Man sollte einfach weniger Fleisch essen. Das mache ich schon seit Jahren. Ich bin fit und fühle mich wohl. Jeder sollte den Artikel lesen. Mit freundlichen Grüßen, Christoph Müller. I pytania do tego tekstu. Pytanie brzmi 5.2. Warum hat Christoph Müller diesen Brief geschrieben? A. Er wollte einen Zeitungsartikel loben. B. Er wollte vegetarische Ernährung kritisieren. I odpowiedź C. Er wollte andere zu einer Demonstration einladen. I tekst 3 zadania 5. Tak to jest robione. Tytuł brzmi Anständig essen. I taki jest tytuł i tekst leci, wygląda następująco. Ich stand im Supermarkt und hielt eine Pizzasalami in der Hand. Ich wollte sie schon in meinen Einkaufswagen legen, aber da sah ich Kerstin. Kerstin ist Vegetarierin und kauft die meisten Lebensmittel in Bioläden ein. Und sie kommentiert immer meine Essgewohnheiten. Also legte ich mein Mittagessen schnell wieder zurück. Ich hatte keine Lust auf Kerstins Kommentare. Ich finde so eine Pizza lecker, preisgünstig und für mich am wichtigsten einfach in der Zubereitung. Ofen auf 180 Grad einstellen, Ofentür auf, Pizza rein, Ofentür zu, 15 Minuten warten, fertig. Pytanie do tekstu 5.3 brzmi: Welches Kriterium hat für die Autorin die größte Bedeutung? Odpowiedź A. Fertigpizza kostet wenig. Odpowiedź B. Fertigpizza schmeckt gut. Odpowiedź C. Fertigpizza kann man leicht zubereiten. To było zadanie 5. Zadanie 6. To jest tekst na całą stronę. Szans für Marxloh. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się go tłumaczyć. Naprawdę dużo tego jest. Przeanalizujemy sobie tylko pytania do tego tekstu. Tych pytań jest 5. i każde z pytań ma 4 alternatywy, 4 możliwości z odpowiedziami. Przeanalizujmy je. Pytanie 6.1. Was war für Duisburg Marxloh nach dem Zweiten Weltkrieg charakteristisch? Odpowiedź A. Die meisten Bewohner waren Ausländer. Odpowiedź B. Die Filmstars hatten dort gerne Appartements. Przepraszam. Odpowiedź C. Der Stadtteil entwickelte sich damals am schnellsten. Odpowiedź D. Der Stadtteil bot damals ein interessantes kulturelles Leben. Pytanie 6.2. Warum ist Elke nach Duisburg gezogen? Odpowiedź A. Sie studiert dort Architektur. Odpowiedź B. Sie verkauft dort Immobilien. Odpowiedź C. Sie zahlt dort eine niedrige Miete. Odpowiedź D. Sie arbeitet dort bei einem Projekt mit. Pytanie 6.3. Trzecie. Was hat Elke bei der Arbeit mit den Kindern überrascht? Odpowiedź A. Alle Kinder haben Angst vor Studenten. Odpowiedź B. Viele Kinder wollen in den Ferien lernen. Odpowiedź C. Die meisten Kinder wollen Mathe lernen. Odpowiedź D. Manche Kinder sprechen mehrere Sprachen. Pytanie 6.4. Czwarte. Wer darf an dem Projekt teilnehmen? Odpowiedź A. Studenten, die Erfahrung im Renovieren haben. Odpowiedź B. Studenten, die eine spezielle Schulung gemacht haben. Odpowiedź C. Studenten, die viel Praxis in der Arbeit mit Kindern haben. Odpowiedź D. Studenten, die die Stadt und die Umgebung sehr gut kennen. I piąte pytanie do tekstu, 6.5, brzmi: Wovon handelt der Text? Odpowiedź A. Von Problemen der Duisburger Studenten. Odpowiedź B. Von der Wohnsituation der Kinder in Marxloh. Odpowiedź C. Von einer Initiative der Stadt Duisburg für junge Menschen. I odpowiedź D. Von den aktuellen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Duisburg. To było zadanie 6, tylko pytania, bez tekstu. Zadanie 7. Przeczytaj tekst, z którego usunięto 3 zdania. Wpisz w luki od 7.1, 7.2 i 7.3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania od A do E. Jak macie na karcie, to widzicie, o co chodzi. Tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga! 2 zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. Od czego byśmy zaczęli? No, zróbmy tekst po kolei. Wie viele Studenten, Redakcja. Wie viele Studenten soll man schlafen? Expertin. Das kann individuell verschieden sein. Es gibt typische Kurz- und Langschläfer. To jest 7.1 do wpisania. Manche Menschen sind schon nach 5 bis 6 Stunden ausgeschlafen. Redakcja. Soll man vor Mitternacht schlafen gehen? Expertin. Nicht unbedingt. To jest miejsce na zdanie 7.2. Wichtiger ist der Tiefschlaf, den wir in den ersten Schlafhälfte erleben. Wer gegen Mitternacht einschläft, erlebt gesunden Schlaf später als Menschen, die früher schlafen gehen. Redakcja. Haben Essen und Trinken am Abend einen Einfluss auf den guten Schlaf? Expertka. Ein voller Bauch schläft nicht gerne. Aber ein leichtes Abendessen nicht zu spät am Abend fördert den Schlaf. Getränke wie Kaffee, Tee und Cola sollte man meiden. Redakcja. Ale słońce przygrzało, przepraszam Was. Sollte man sich auf den Schlaf vorbereiten? Expertka. Es ist gut, ein abendliches Schlafritual zu haben. To jest miejsce na 7.3. Weitere Regeln, möglichst zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen, ein angenehmes Raum- und Schlafklima schaffen. To jest ten tekst. Jest 5 odpowiedzi od A do E. Odpowiedź A. Abends sollte man sicher vor allem entspannen. spazieren gehen, Musik hören, lesen etc. Odpowiedź B. Für eine ordentliche Matratze muss man aber viel Geld bezahlen. Odpowiedź C. Nach solchen schweren Mahlzeiten träumt man oft schlecht. Odpowiedź D. Die meisten Menschen brauchen etwa 7-8 Stunden Schlaf, um erholt zu sein. Odpowiedź E. Es hat keine große Bedeutung, um wie viel Uhr wir ins Bett gehen. I to jest zadanie 7. Zadanie 8. Mam wrażenie, że się robi łatwiej, bo to jest tylko kwestia do wpisania pewnych słówek. Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl litery A, B lub C. Czyli jest tekst. W tekście jest 5 luk i na każdą lukę przypadają 3 słowa i trzeba wybrać właściwe. Ja będę robił, że będę czytał ten tekst, będę się zatrzymywał na luce 8.1 i będę mówił, jakie tam są możliwości. Wybierzecie sobie sami, ok? Tekst, tytuł tego artykułu, tego tekstu to jest Mein Bruder. Benjamin ist vor 3 Wochen 8 geworden. Ich mag ihn total gerne, aber er kann mich auch wahnsinnig nerven. Sarah, spielst du mit mir? Sarah. I mamy do możliwości, potem jest 8.1 przerwa i jest mir. I w 8.1 mamy możliwości Hilf, half, helfe. Mir, Sarah, mir ist langweilig. So geht das ständig. Ich gehe dann in mein Zimmer, mache die Tür zu und höre meine Lieblings-CD. Benjamin hat mir schon viel kaputt gemacht. 8.2. Ob, weil, lub, das ich keine Zeit für ihn hatte oder nicht mit ihm spielen wollte. Früher, 8.3. Sind, haben lub werden Benny und ich oft auf den Spielplatz gegangen, haben viel gebastelt und Lego gespielt, aber ich habe immer weniger 8.4 Glück, Streit, albo Lust auf so etwas. Ich will mehr Zeit für meine eigenen Sachen haben. Benny kapiert das nicht. Ich finde, er ist jetzt alt genug, um mehr Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Er liest nicht. Er denkt nur ans Spielen. Was soll ich? 8.5. Nach, von lub mit einem 8-jährigen Baby anfangen? Ich bin kein kleines Kind mehr, das auf dem Spielplatz im Sand spielt. To było zadanie 8. Zadanie 9. W zadaniach od 1 do 5 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B lub C. Das Haus ist albo steht, albo passt in der Mitte des Dorfes der Kirche gegenüber. Laura, guck mal, wie ist, steht lub passt mir das Kleid? To było 9.1. Teraz 9.2. 7 plus 8, 15, luka, albo bald, albo genau, albo gleich. Macht keine Dummheiten, bleib zu Hause, ich komme, albo bald, albo genau, albo gleich. 9.3. Die Gruppen bekamen einen, to jest miejsce wolne, albo Preis, albo Platz, albo Punkt für den Sieg in einem Wettbewerb. Monika kaufte von einem Händler eine schöne alte Lampe zum halben, albo Preis, albo Platz, albo Punkt. 9.4. Es macht albo viel, albo etwas, albo nichts, wenn es regnet. Ich habe immer viel Arbeit zu Hause. Ich habe die Zeitung gelesen, aber es gab albo viel, albo etwas, albo nichts Neues. I odpowiedź 9.5. Ich habe diese Geschichte gehört, i to jest miejsce na albo als, albo wie, albo bevor wir im Urlaub waren. Sie ist älter, albo als, albo wie, albo bevor er gedacht hat. I to było zadanie 9. I w ten sposób przechodzimy, słuchajcie, do ostatniego zadania tej matury. Zadanie 10. Polegającym na tym, że macie pracę pisemną do wykonania, czyli musicie napisać tekst. I zabawa dla Was. Ja przedstawię warunki tego wypracowania, czyli o czym jest, jakie punkty musi zawierać, ilość słów, minimum, maksimum. A Was proszę, żebyście pisali pod komentarzem, pod tym filmem Wasze prace, spełniające, za chwilę powiem jakie warunki, ja je ocenię, ok? Zaznaczam, że na pewno poprawię 10 pierwszych, ok? Z pozostałym nie wiem, ile mi czasu starczy, natomiast na pewno 10, gwarantuję, że pierwsze 10 prac napisane pod filmem w temacie właśnie tego zadania 10 poprawię, skoryguję pod Waszym komentarzem. Zadanie brzmi tak. Ze względu na stan zdrowia od dłuższego czasu nie uczęszczasz do szkoły. W e-mailu do koleżanki z Niemiec. I teraz 4 informacje, które musisz zawrzeć. Wyjaśnij przyczynę swojej choroby. Drugie. Poinformuj, co zalecił Ci lekarz. Trzecie. Napisz, jak opiekuje się Tobą rodzina. I czwarte. Przedstaw wady długiej nieobecności w szkole. I warunek jest taki, żebyście napisali od 80 do 130 słów. Zaznaczam, że ja będę najpierw, zanim poprawię Waszą pracę, pozwolę sobie je wrzucić w Worda i szybko policzyć te słowa, ponieważ tak samo będzie robiła komisja egzaminacyjna. Znaczy robiła i będzie robiła na każdej maturze. O ile, nie wiem, wiem, że nie będą dyskwalifikować z powodu braku, z powodu zbyt dużej lub zbyt małej, ale na pewno odejmują punkty na 100%. Także praca musi zawierać 80 minimum do 130 słów. I pierwszy zwrot Hallo Andrea oraz pierwsze zdanie Seit 2 Wochen gehe ich nicht in die Schule. To jest początek, sugerowany początek tego wypracowania i oczywiście te słowa nie są wliczane do tych 100, do tych 80-130 słów, nie. To jest dopiero początek. Teraz jak zaczynacie pisać, to wtedy zaczyna się to liczyć. Także, zadanie dla Was. Napiszcie 10 pierwszych prac zawierających od 80 do 130 słów. Nie znaków, tylko słów. Będę oceniał. Ocenię w komentarzu pod każdym z tych Waszych prac. Jeżeli nie pamiętacie tych zasad, no to przewincie sobie z powrotem do tego fragmentu, gdzie rozpoczynam o tym mówić. Minutnik w opisie filmu, przypominam. No i zapraszam do zabawy. Działajcie i piszcie. To na tyle. To jest cała matura z 2017 roku. Matura na poziomie podstawowym. W tym trybie tak zwanym nowym. To jest mój pierwszy film z tej serii, nie wiem czy ostatni. Pytanie jest takie, czy Was to zainteresuje, czy tego rodzaju prace tak analizowane przeze mnie wzbudzą Wasze zainteresowanie. Nie ukrywam, że chciałbym również zrobić maturę z tego roku, tak? Czyli jeżeli we wtorek 15 maja będą matury, one już będą do pobrania tego samego dnia. I chciałbym jak najszybciej tę maturę właśnie z tego roku również zrobić w tej formie, co teraz robię. Oczywiście też piszcie komentarze i podzielcie się ze mną, czy taka forma w ogóle odpowiada. Dajcie w ogóle znać maturzystom, że coś takiego jest, nie? Że ten film jest. Żeby oni mogli też sobie sprawdzić, zweryfikować swoją wiedzę w kwestii maturalnej. Każda matura jest inna. Inne akcenty na inne słownictwo, natomiast poziom gdzieś tam zostaje ten sam. Zresztą jako nauczyciele też dzielcie się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Ja w szkole zawodowej, ja w szkole nie pracuję aktywnie, w szkole publicznej. Nie jestem nauczycielem, jestem nauczycielem osób dorosłych. Ale dzielcie się, czy te matury gdzieś tam z roku na rok są trudniejsze, czy w jakiś sposób zmierzają w jakimś kierunku, czy akcentują pewne rzeczy, czy co roku jest inaczej. wasze jako nauczycieli, spostrzeżenia nauczycieli jako germanistów są dla mnie istotne. Nie tylko dla mnie, ale też myślę, że dla wszystkich, którzy oglądają ten kanał i zwłaszcza pod tym filmem, dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam tematem matury są zainteresowane. Na przykład za rok będzie matura, za 2 lata, albo ktoś pracuje jako nauczyciel, o czym już wspomniałem. Straszny hałas, nie? No, muszę się zwijać. W każdym razie dawajcie znać, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam serdecznie, lajkujcie, komentujcie, dawajcie znać waszym znajomym, że coś takiego znaleźliście w sieci, będzie mi bardzo miło, na pewno. Pozdrawiam was serdecznie i ciepło, bo troszeczkę zimno, chłodnawo jest dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, trzymajcie się, hej!